Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kolejny filmik w troszkę innej scenerii. Jak widzicie, na tle zielonych brzózek, bo w ostatnim filmie na tle berberysów wyglądałam jak łysy kameleon, ponieważ zupełnie moje włosy zlewały się z kolorem berberysu, więc dzisiaj będzie odrobina kontrastu, a że brzuski w ogrodzie mam fajne i bardzo je lubię, to się będę nimi chwalić. A co? Wszystko mam na kolanach, bo perfumy, o których będę dzisiaj mówiła, mam właśnie tutaj. Przewraca mi się flakon za flakonem, no ale może jakoś dam radę. Widziałam, że co jakiś czas będzie się nade mną unosiła taka aura ze światła. To nie dlatego, że jestem święta, nie, nic z tych rzeczy. Po prostu słońce mam na zachodzie, a akurat tutaj siedzę. Mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na to, jak będzie wyglądał ten film. Ale przechodząc do filmu. O czym dziś będzie? Dziś będzie o zapachach na ciepłą wiosnę. Robiłam już film o zapachach na chłodną wiosnę, a ponieważ już jest ciepło, fajnie zmieniłam też perfumy, których używam i chciałam Wam trochę o nich opowiedzieć. Zacznę od zapachów, których nie mam, ponieważ zabrała je moja pijawka, znaczy się córcia moja zabrała je, ale gdybym je miała w domu, to na pewno bym ich używała. Pierwszy zapach to byłaby Sakura Ever Bloom Art Edition od firmy Shiseido. Bardzo lubiłam ten zapach i właśnie używałam go w zeszłym roku w taką ciepłą wiosnę. On mi się kojarzy z wiosną w Japonii. I gdy czuję ten zapach, to widzę od razu te alejki, przy których kwitną właśnie kwiaty wiśni. I tam musi tak pachnieć, jak pachną te perfumy. Jest w tym zapachu i kwiatowość, która pochodzi właśnie od kwiatów wiśni. Jest tam też kwiat pomarańczy, ale jest i słodycz, która pochodzi od wanilii. I jest też taka świeża, przestrzenna nuta, pewnie od Isoe Super, które zawsze dodaje takiej przestrzenności zapachowi. I powiem Wam, że byłam zaskoczona, ponieważ na majówkę przyjechała moja córka ze swoim chłopakiem i on używa Sakury. Nigdy nie postrzegałam tego zapachu jako zapachu nieseksowy. Jeśli macie ten zapach, wąchałyście go, powiedzcie, jakie jest Wasze zdanie. On mówi, że go uwielbia, a mnie nigdy by nie przyszło do głowy, że mógłby to być zapach męski. Ale jest śliczny i gdybym go tylko miała, to na pewno bym go używała. Drugi zapach, którego też nie mam, ponieważ też zabrała go moja córka i już praktycznie go wykończyła, bo używa go często i bardzo lubi, to jest Prada Candy Gloss. No i tam też są nuty owocowe, wiśniowe, niektórzy mówią czereśnia. Ja tam czułam wiśnie. Mówiłam w którymś filmie, że jest to dla mnie zapach gumy mamby wiśniowej. Nic się nie zmieniło, do tej pory tak pachnie. Ale właśnie oprócz tej wiśni jest tam jeszcze wanilia, która dodaje słodyczy, jest heliotrop i są też nuty migdałowe, więc zapach jest i owocowy, i kremowy, i taki maski od tych migdałów. Też mi się bardzo podoba. Ale cóż, nie mam, pijawka zabrała, wykończyła. Dobrze. I trzeci zapach, który moja córcia zabrała teraz niedawno, który też używałam właśnie o tej porze w zeszłym roku. To jest Abercrombie & Fitch First Instinct Together. To jest taki różowy flakonik. Tam nutą dominującą jest ananas. I to jest taki śmieszny zapach, ponieważ on wiosną pachnie inaczej, a latem pachnie zupełnie inaczej. Zimą nie używam, bo on nie lubi zimy, nie trzyma się wtedy szybko, szybko się ulatnia. Natomiast ciepła wiosna i lato to jest dla niego taki klimat, że on się wtedy rozwija i pokazuje to, co ma najfajniejsze. A jak się zmienia ten zapach? Wiosną, czyli tak jak teraz, pachnie takim świeżym ananasem. Jakbyśmy rozkroili ananasa, takiego świeżego, właśnie kupionego ze sklepu dojrzałego i powąchali go. To jest zapach tych perfum. Tam jest jeszcze bursztyn i drzewo sandałowe, które dodają mu takiej miękkości i takiego ciepła. Natomiast latem, gdy robi się naprawdę ciepło na dworze, ten zapach się bardzo mocno wysładza. I do tego słodkiego ananasa dochodzą jeszcze takie nuty. Ja bym powiedziała, że to są takie nuty cukrowe. I to jest wtedy taki ananas z puszki. Słodki, a jednocześnie rześki. Bardzo fajny zapach. Na pewno odejmujący lat. Bardzo podoba się młodzieży, pewnie dlatego też moja córka go wzięła. Nam zdecydowanie odejmujący lat. Bardzo go lubiłam. Uważam, że fajnie by się sprawdził właśnie na teraz. Kolejne zapachy to już takie, które mam tutaj właśnie na kolanach.
i będę Wam o nich opowiadała. O, zostawiłam sobie tutaj, zapomniałam. Zostawiłam sobie odleweczkę First Instinct Together, ponieważ mam w planach zrobienie recenzji całej serii First Instinct. Czyli First Instinct, First Instinct Together, First Instinct Sheer, ponieważ zamieniłam się z Natalią. Pozdrawiam Cię, Natalia. Ja dałam jej Sound of Donna od Trussardi, a ona mi przysłała Abercrombie & Fitch First Instinct Sheer. Bardzo byłam ciekawa nut górskiego powietrza i wiem już, jak ta nuta pachnie. Muszę sobie tylko dokupić jeszcze próbeczkę tych niebieskich, nie pamiętam, jak one się nazywały, i pewnie za jakiś czas zrobię właśnie film o całej tej serii. Uważam, że jest tego warta, a jest mało informacji na ich temat. Ale wracając do zapachów na wiosnę, na teraz, na ciepło. Pierwszy z zapachów, którego używam teraz i którym Was zanudzam już jakiś czas, to jest oczywiście Soleil od Lalika. Wiecie, że go uwielbiam. Ojej, teraz wieje taki fajny wietrzyk. Jak on pachnie! Powiem Wam, że ten kardamon teraz jest taki świeży. No, przy takim wietrze on się robi troszkę mniej słodki. Jak nie ma wiatru, jest ciepło, to jest bardziej słodki. I tu jest właśnie i kardamon, i mandarynka, i nutki kawowe. Nie będę Wam wymieniać wszystkich, bo mówiłam o nim niedawno. Ale jeśli nie znacie, kupcie sobie chociaż odlewkę. To jest naprawdę zapach, który warto poznać. Bardzo lubię, bardzo mi się podoba. No i będę sobie go używała i teraz, i latem. Drugi zapach to jest Giordani Gold Essence. Wiecie co, że zrobił mi się tutaj bałagan oczywiście na tej mojej tacce, bo do każdego zapachu mam chusteczkę, oczywiście z naniesionym zapachem i będę się wspomagać. Słuchajcie, ja już mam tyle tych chusteczek, właśnie takich obklejonych znaczkami z nazwami perfum. Oczywiście tych chusteczek później używamy, bo nie mogę ich używać drugi raz do nanoszenia perfum, żeby się perfumy nie zmieszały, bo nie będzie efektu. Ale używamy tych chusteczek. Jak wyciągamy z pudełeczka, bo ja je chowam do pudełka później, to się zastanawiamy, co tam jest, co tam pachnie, czego dzisiaj używałeś? Pytam się moich chłopaków oczywiście. No to mi czytają. Chusteczek nie wyrzucam, tylko po prostu używam dalej. No to wracając do zapachu. Giordani Gold Essence od firmy Oriflame. I tutaj mamy i nutki drzewne, i nutki kwiatu pomarańczy. I to są takie właśnie dominujące. Te, które ja czuję najbardziej. Czyli kwiat pomarańczy, jakieś takie słodkie nuty też i nuty drzewne. Bardzo fajny zapach i powiem Wam, że na mnie się bardzo długo utrzymuje. Naniesiony na bluzę, nie do zdarcia. Przyjrzyjcie się tym perfumom, bo są tego warte. Kolejny zapach. No. Uf, wiatr mi poprzerzuca wszystko. Dajcie spokój. Co to za warunki? Praca youtuberki jest strasznie ciężka. No to wracając. Drugi zapach. No kto nie zna? Kto nie lubi? No mój mąż. Tak, chciał mu dać nuty ujemne. Ja mu dam nuty ujemne. No kwiat pomarańczy. Po prostu. Kwiat pomarańczy. I ten miodek, i jaśmin, no i wszystko to, co powinno być w zapachu, który nosimy teraz, właśnie na wiosnę. Nie używam go latem, bo jest wtedy troszkę za ciężki, ale wiosna to jest po prostu taki czas, kiedy te perfumy pokazują wszystko to, co mają najpiękniejsze. Uwielbiam. Uwielbiam, naprawdę. Dzisiaj właśnie rozmawiałyśmy sobie z Basią i ona powiedziała, że Kasia mi z Kate kojarzy jej się z Womanity, a ja jej się kojarzę z Elisab i bardzo się z tego cieszę. Kolejny zapach. To jest Lady Emblem od Montblanc. Pokazywałam Wam ten zapach już nieraz. Występował w moich filmach. Tu są nuty różane i nuty marmolady i nuty pieprzu. A na fragrantice są podane zupełnie inne nuty, z którymi ja się w ogóle nie zgadzam. Nie wiem, skąd one się tam wzięły. Ale ja korzystam z tych nut, które są w perfumeriach i zgadzam się. I te perfumy teraz pachną najlepiej. Kto ma, niech potwierdzi, kiedy ich używa. Uważam, że wiosna dla Montblanc, Lady Emblem, to jest idealna pora roku.
I jeśli jesteśmy przy Różyczce, no to przecież nie można nie wspomnieć o Nini Ricci, Lex Stas. Ale tutaj ta Różyczka jest już w wydaniu takim słodkim. Tutaj są czerwone jagody, ale takie dojrzałe, pełne soku. I ta róża do tego, i maliny, i piżmo, i wanilia. Więc po prostu słodycz fantastyczna. Ale jest tutaj jeszcze taka nuta, która przełamuje to wszystko. I myślę, że to jest właśnie taka nuta takiej świeżej róży. Bo to nie jest, dla mnie to nie jest nuta marmolady. To jest taka świeża róża z maliną i z wanilią. Też bardzo lubię ten zapach. No i kolejny. To jest prezent od Moniki. Éclat d'Arpège od firmy Lanvin. Zapach, który po prostu jednoznacznie kojarzy się z wiosną. To jest wiosna we flakonie. Jedna z wielu, o których będę dzisiaj opowiadać. Ale tutaj są i nutki bzowe, tak jak Wam mówiłam, i takie zielone, i takie łodygowe, i grejpfrut, i litchi. Ale jak czuję grejpfruta, bo jest tak rzeźko i cytrusowo, to nie czuję litchi. W innych zapachach litchi dużo bardziej się wybija. Tutaj nie. Tutaj w ogóle go nie czuję, ale czuję bez, czuję grejpfruta i czuję te zielone nutki. I będę sobie go z przyjemnością używała właśnie wtedy, kiedy kwitną bzy. U mnie już zaczynają kwitnąć. Jak będą takie ładne, to zrobię Wam zdjęcia albo przebitki. I kolejny zapach, który też będzie mi towarzyszył wiosną, ale myślę, że i latem. Wytrę troszkę korek. Ułożę ładnie go kartkę, dopiero Wam go pokażę. Niech się ładnie prezentuje. To jest Chloe Lo EDT. Ja nie wiem, czy mówiłam już, że dostałam go od Moniki. I tutaj też mamy właśnie tą różę. I jest tutaj grejpfrut. Taki słodki, ale i gorzki. To jest zapach. I ma jeszcze coś takiego, co mu dodaje takiego pazura. Nie wiedziałam, co to jest, bo ja nie znałam nut tego zapachu. Używałam sobie go specjalnie, nie sprawdzając nut, żeby się niczym nie sugerować. Ale zapach mi się spodobał i skradł moje serce od razu. Natomiast wiem już, co to jest. To jest taka drapiąca nuta mchu dębowego. I to jest taki zapach... Jak by Wam to powiem? To jest taki zapach dla kobiety, która mówi: jestem słodka, jestem miła, ale nie bądź wredny, bo się zemszczę. Bo tutaj na początku właśnie są te takie nutki różane, takiej świeżej, młodziutkiej, ledwo co rozkwitniętej róży. I ten grejpfrut właśnie, który dodaje takiej świeżości. I mamy właśnie mech dębowy, który zawsze jest taki trapiący. Mamy oczywiście cedr, piżmo i bursztyn, które zawsze tworzą bardzo przyjemną, taką dosyć rzeźką bazę do zapachów lekkich, takich właśnie na wiosnę i lato. Bardzo się cieszę, że Monika mi podarowała ten zapach, bo naprawdę go uwielbiam. No i został nam zapach ostatni, ale tutaj Wam już coś Wam o nim opowiem. Jeszcze Wam nie pokazałam, już wącham. My Barbery, oczywiście od Barbery. To jest dla mnie wiosna we flakonie, ale to jest taka wiosna od początku, od marca do czerwca. Zaraz Wam powiem dlaczego. Początek to są cytrusy. Rzeźkie, mocne, nawet troszkę skręcające w taką męską stronę. Mój mąż, gdy mu dałam go przetestować, to powiedział, że to jest zapach męski, nie ma o czym mówić, zresztą w którymś filmiku to jest. Także jeśli macie ochotę, to sobie sprawdźcie, żebyście nie pomyślały, że rzucam słowa na wiatr. Jest dokument. Dla mojego męża to jest zapach męski. Ale tak właśnie jest, że tutaj są te nuty cytrusowe. I jeszcze coś Wam powiem, zanim się rozwinę. To jeszcze chcę Wam powiedzieć, bo to jest dla mnie to jest ważne. Francis Kurkdjian, którego zapachów mam kilka, to jest taki perfumiarz, który w każdym zapachu opowiada jakąś historię. I albo potraficie odczytać tą historię i rozumiecie go, albo nie. Ja lubię czytać te historie. I dla mnie to jest taki zapach,
który opowiada historię wiosny. Tak jak Wam powiedziałam, od marca do czerwca. Początek mocny, cytrusowy, rześki. Tak jakbyście wychodziły rano w taki marcowy, rześki poranek. Już czuć troszeczkę ciepła, już pachnie tą wiosną, bo kwiaty zaczynają rozkwitać na przykład na drzewach. Ta wiosna się budzi do życia, ale powietrze jest jeszcze takie dosyć mroźne, dosyć ostre. I to jest początek tego zapachu. Potem on się robi taki bardziej kwiatowy, bo mamy tutaj i gardenie, i groszek pachnący, brzoskwinie, figwę i coś tam jeszcze nie pamiętam. Ale wtedy ten zapach robi się taki właśnie kwiatowy i cieplejszy. I czuć takie nuty jakby ściętej trawy. Ale nie czuć ich zawsze. Czasem tak, czasem nie. Wiecie, jak to jest z zapachami. One są bardzo zmienne. No i później mamy już taką czerwcową wiosnę, czyli jest ciepło, przyjemnie, cytrusów już nie czuć, jest słodko i wiecie, co mi tu pachnie? Mi tu pachnie czerwona koniczyna. Nie wiem, czy macie takie wspomnienia jak ja. Moje dzieci już takich wspomnień nie mają. Ale my z koleżankami, gdy byliśmy dzieciakami, biegałyśmy po łąkach. Ja mieszkałam na takim dużym osiedlu, ale tam było bardzo dużo zieleni i takich nieużytków i właśnie było dużo łąk. Tam żeśmy rozkładały koc, bawiłyśmy się, robiłyśmy wianki z koniczyny. No kto nie robił, nie? Jak teraz opowiadam moim dzieciom, jak spędzałyśmy czas, to się bardzo dziwią. No ale tak spędzałyśmy czas, tak. Biegałyśmy, chodziłyśmy, robiliśmy najróżniejsze rzeczy. I gdy była czerwona koniczyna, to wyrywałyśmy pojedyncze kwiatuszki i wysysałyśmy ten sok. On był taki słodki. Pewnie też macie takie wspomnienia. No więc mnie ten zapach się kojarzy właśnie z taką koniczyną. Ale tu nie ma koniczyny w tym zapachu. I tak sobie przeglądam te nutki i szukam tego połączenia, co tutaj mogło być tą koniczyną. I znalazłam. Wiecie co, jednak moje biologiczne doświadczenie przydaje się nie tylko w mojej pracy, ponieważ tam głównie anatomia, ale i też botanika, jak widać, przydaje mi się tutaj. Tam jest pachnący groszek. Pachnący groszek to jest taka roślina, uwaga, wykład z biologii, naukowy bełkot, lubię ten kanał. Dlatego pachnący groszek i czerwona koniczyna należą do jednej grupy roślin, do jednej rodziny. To jest rodzina bobowatych, czyli tak zwane rośliny motylkowe. Więc stąd to skojarzenie, po prostu ten zapach tego groszku tak mi się mocno skojarzył z tą koniczyną, bo to są po prostu rośliny z jednej rodziny. Tyle, naukowo. No i właśnie ta koniczyna czerwona, to już jest ta wiosna taka właśnie czerwcowa i ten zapach wtedy jest taki słodki i bardzo przyjemny i bardzo długo się utrzymuje na skórze i jest wielowymiarowy i za to go uwielbiam. I tak jak Wam mówiłam, gdyby mnie ktoś zapytał, jak pachnie wiosna, jakiego zapachu mogłaby używać, bez zastanowienia powiedziałabym My Barbery. To jest zapach wiosny. Od początku do końca, od marca do czerwca wiosna w butelce. Jeśli nie wąchałyście nigdy tego zapachu, to spróbujcie go tak powąchać jak ja i wyobrażać sobie te poszczególne fazy wiosny. Zrozumiecie, o czym mówię. A jeszcze a propos tego zapachu, pamiętam jak kiedyś, myślę, że to na kanale Agaty, bo Agata ma taką wiedzę encyklopedyczną i ona dużo czyta i dużo wie o tych zapachach. I ona właśnie powiedziała, że ten zapach to jest bodajże ogród po deszczu. No i my sobie tak wyobrażamy te ogrody takie, jak my mamy. Czyli coś, jakieś kwiatuszki, jakieś drzewka, bo tak wyglądają nasze ogrody. I nasze ogrody tak nie pachną. Natomiast jak sobie wygooglujecie ogród angielski i zobaczycie zdjęcie, ogród angielski to jest totalny bałagan. Tam wszystko rośnie na kupie, wszystko rośnie na sobie, tam nic nie jest robione pod linijkę, tak jak u nas. To jest taki ogród dziki. My byśmy bardziej powiedzieli, że to jest łąka. I to jest zapach łąki po deszczu. I ja się z tym zgadzam i jak wącham go, to czuję. Polecam, potestujcie sobie
naprawdę fajny zapach, ma bardzo dobre parametry, świetną trwałość. Nie będzie dla każdego, bo nie jest łatwy, ale dla tych, którzy kochają perfumy, to będzie naprawdę rarytas. I to już wszystkie zapachy, o których chciałam Wam powiedzieć. W któryś z następnych filmów to będą perfumy na lato, ale to za jakiś czas, bo pewnie jeszcze po drodze wpadnie mi do głowy nie wiadomo ile pomysłów. Dziewczyny czekają oczywiście na filmik z Robercikiem. Będzie lada chwila, już się boję, ale chcecie, robię to dla Was. Poniosę to ryzyko. Pozdrawiam Was serdecznie. Przesyłam buziaki. Napiszcie mi koniecznie, jakich Wy perfum teraz używacie. Czy Wasze wybory zgadzają się z moimi? Co myślicie o tych perfumach, o których Wam dzisiaj opowiedziałam? Wszystkie Wasze komentarze czytam z wielką chęcią. Odpisuję bardzo chętnie i wszystkie mnie cieszą. To jeszcze raz. Do widzenia, do usłyszenia. Buziaki, pa, pa.